Cześć, witaj w kolejnej lekcji, kolejnym module. Tonacja utworu. Cóż to jest? Tonacja określa nam, w jakiej kolorystyce się poruszamy, czyli jakby to powiedzieć, na przykład tonacja A, skala A dur w tonacji A, skala durowa A ma taką charakterystykę. Porównajmy sobie dla przykładu na tonacji C-dur. Znowu A. Znowu C. Znowu A. Tak naprawdę gram tutaj ten sam rozkład interwałów, o interwałach sobie mówiliśmy wcześniej, ten sam rozkład interwałów, tylko pierwszym dźwiękiem i ostatnim, czyli dźwiękiem tonicznym, można powiedzieć takim najważniejszym dźwiękiem w tonacji, był w pierwszym przypadku A, czyli skala A-dur, a w drugim przypadku dźwięk C. No i właściwie on determinuje tę kolorystykę brzmieniową całego utworu. Bardzo też jest istotne to dla określenia tonacji. Na przykład mamy jakiś utwór, zaczyna się od akordu A moll. To generalnie można było powiedzieć, że już jesteśmy w jakiejś molowej tonacji. Tonację możemy też poznać po pierwszym dźwięku i ostatnim dźwięku, czyli na przykład zaczyna się od akordu A moll, kończy na przykład na akordzie A moll. Zaczyna się od dźwięku C, kończy się na dźwięku C. Wtedy wiemy, że jesteśmy w tonacji C. Oczywiście są różne modyfikacje, różne style, różne sposoby grania. Muzyka współczesna niekoniecznie trzyma się takich standardów, że cały utwór jest zachowany w tonacji jakiejś określonej, tak jak na przykład, nie wiem, preludium A moll jakiegoś tam wykonawcy, prawda? Ona wtedy jest, to całe preludium jest dokładnie w danej tonacji, prawda? Przez cały czas trwania utworu. Toccata i fuga d moll na przykład, czyli tonacja d moll. Już wtedy wiemy, że jesteśmy dokładnie cały czas w jednym trybie. Współczesne utwory nie do końca się trzymają takich standardów. Można powiedzieć, jeżeli coś jest standardem, możemy go też złamać. Na przykład zwrotka na przykład jest w tonacji C, na przykład moll, ale refren już jest na przykład w D, podniesiony o 2,5 tony do góry, prawda, żeby większy, można powiedzieć, taki wznioślejszy nastrój zrobić. Tak samo na przykład surówka już może być w innej tonacji, więc jakby określanie tonacji na podstawie pierwszego, ostatniego dźwięku jest ok. Można oczywiście z tego dojść, jaka to jest tonacja, ale określanie tonacji też na zasadzie krótkich fragmentów, na przykład zwrotka jest w tonacji takiej i takiej, refren w takiej i takiej. Czyli takiej kolorystyce, to jest jedna rzecz, bo tutaj graliśmy tonację A i tonację C, ale równie dobrze tonacja określa też nam właśnie molowa, durowa, skala frygijska, arabska, perska, pentatonika taka, owaka, japońska, nie wiadomo jaka, prawda? Czyli jakby jedną rzecz mamy, wiemy jaka kolorystyka, czy to jest A, czy to jest C, czy to jest cis, czy dis, czy jakakolwiek inna tonacja z tych 12. Pamiętaj, że mamy 12 tonacji. Mamy A, ais, B, C, cis, D, dis, E, F, fis, G, gis. Prawda? Czyli tyle kolorów może przybrać sama skala durowa. Bo może być A-dur, może być ais-dur, może być B, C, cis, D, dis, E, fis, G, gis i z powrotem A, prawda? Czyli może być tyle durowych tonacji. No można by powiedzieć, aha, czyli w takim razie, jeżeli mam 12 półtonów, tak naprawdę, to skali jest załóżmy 10, przypuśćmy 10 takich powszechnie używanych, 10 razy 12 to będzie dużo do nauki, prawda? I możesz się przerazić już teraz na wstępie w ogóle, że właściwie czy jest sens wszystkie znać. Myślę, że to w następnych lekcjach wszystko się wyjaśni. Natomiast to jest najistotniejsze dla Ciebie w tym momencie, że w tematach, o których my będziemy teraz poruszać na następnych lekcjach, tonacja determinuje nam właśnie kolorystykę, determinuje nam układ dźwięków ponieważ pierwszy dźwięk już pokazuje, jeżeli mamy skalę C-dur, to zawsze zaczynając od tego dźwięku C-dur, będziemy mieć tą określoną, można powiedzieć, melodię. Słychać, że jest taka wysołkowata trochę. Przez oczywiście dobrane odpowiednio interwały, one stworzą nam tą tonację durową, w tym przypadku C. I na przykład jak będziemy też improwizować, jak będziesz ćwiczyć skalę, to właśnie w tym wypadku musisz bardzo aktywnie, że tak powiem, pamiętać o tym, jaki dźwięk jest ten toniczny. Tu będziemy mówić dźwięk toniczny. Czy na przykład jeżeli mam pentatonikę amol, to muszę wiedzieć, że tym dźwiękiem najgłówniejszym, że tak powiem, jest dźwięk A. Że tym akordem najgłówniejszym byłby akord A w danym jakimś trybie, czy dur, czy molowy, prawda? Że to jest ten najważniejszy, czy w improwizowaniu, w graniu melodii zaczynamy od dźwięku A i kończymy też na A. To jest bardzo istotne. Przejdziemy do tego w następnych lekcjach, także już do zobaczenia niebawem.